Uczniowie Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy Zdroju mieli niecodzienną okazję wzięcia udziału w warsztatach gastronomicznych z Robertem Sową w ramach projektu organizowanego we współpracy z firmą Prymat. Wszystko się rozpoczęło, kiedy wzięliśmy za sprawą pana Waldemara Załskiego udział w patelni plenerowej we Wrocławiu. Były to warsztaty, było to gotowanie Pyszna Polska z udziałem Magdy Gessler. I już wtedy nasza szkoła brała w tym udział. My przygotowywaliśmy część produktów, a następnie tam odbyło się gotowanie i porcjowanie dla wszystkich mieszkańców, którzy przybywali na te targi Pyszna Polska. Pan Waldemar nam jakby zainicjował tę współpracę i dzisiaj jest tego jakiś tam skutek. Grono pedagogiczne zadowolone, młodzież jak najbardziej, czyli no, rozwija się również taka forma promocji na lata przyszłe, czyli współpracy z Prymatem. Wszyscy uczniowie biorący udział w warsztatach z uwagą słuchali poleceń i cennych wskazówek szefa kuchni. Ich zadaniem było przygotowanie piersi z kaczki ze śliwkami, 5 przekąsek oraz deseru w postaci tortu bezowego. Myślę, że na pewno są to dania, których nie jedzą na co dzień. Specjalnie staraliśmy się przygotować coś, co z jednej strony będzie nawiązywało do kuchni tutaj regionalnej i przykładem może być marynowana pierś z kaczki podana na, myślę, bardzo polskim i na czasie owocem, jakim jest niewątpliwie śliwka. Musieli przygotować karmel, dodać masło, dodać śliwki, dodać śliwowice, dodać rozmaryn, poznać, co to jest rozmaryn, dodać kardamon, poznać, co to kardamon, więc na pewno bardzo korzenny, jesienno-owocowy sos do tej kaczki. I no, z tego, co widziałem, tam łyżeczki pracowały, smakowali i bardzo im to odpowiadało. Nawet przygadywali, a szef, jakbyśmy tutaj dodali lody waniliowe albo pakaliowe, też z tymi śliwkami byłoby idealne. Oczywiście, że tak. I fajnie, że mają taką inwencję twórczą. Zaskoczeniem troszeczkę były zakąski, z tego względu, że musieli przygotować coś, co jeśli jesteśmy w Grecji, mówimy meze, jeśli we Włoszech antipasti, mówiąc krótko, różnego rodzaju przekąski, które ze względu na nasze podróże po Bałkanach i krajach śródziemnomorskich powodują, że my je przenosimy do naszych restauracji, domów czy też sklepów wręcz, no bo nie odkryję Ameryki, jeśli powiem, że dzisiaj kultową zakąską jest hummus, deserem, który w tej chwili jest niekwestionowanym. Numer jeden to jest beza i czy ona jest mała, czy ona jest duża, czy ona jest z konfiturami, czy z owocami, czy z papają, mango. W każdej postaci smakuje. Dzisiaj młodzież przygotowała białka z cukrem, zrobiła bezę, upiekła tą bezę, zrobiła krem, jak to dziewczyny mówiły, na bazie kogiel-mogiel, do tego ser mascarpone z cukrem, z prawdziwą wanilią, więc wyszedł fenomenalny sos. Do tego karmelizowali figi i dodali kolejne owoce. A jak uważasz, jakie znaczenie dla młodzieży, która uczy się w szkołach gastronomicznych, mają takie warsztaty? Na pewno bardzo duże doświadczenia. Fajnie jest mieć kontakt z osobami, które na co dzień się tym zajmują, które wymyślają nowe potrawy, także na pewno możemy się od nich dużo nauczyć. Myślę, że jest to nowe doświadczenie, zobaczenie czegoś nowego i naprawdę, no, bardzo fajny pomysł, żeby pokazać coś innego od innej strony. Dania z pozoru, z nazwy, dosyć trudne były, aczkolwiek jeżeli chodzi o przygotowanie, to bardzo proste. Bardzo fajnie, bardzo przyjemna atmosfera, można się wiele nauczyć. Jakie danie dzisiaj przygotowywałeś? Przygotowywałem dzisiaj bezę z karmelizowanymi figami. Trochę czasu pochłonęło, ale bardzo fajnie się to i przyjemnie robiło. Przygotowałam szynki zawijane z serem pleśniowym i rukolą i suszonymi pomidorami. Czy to danie było trudne do wykonania? Było bardzo łatwe i bardzo przyjemne w przygotowaniu. Jest kontakt z tymi daniami, które przygotowała młodzież na tych warsztatach. No, były to dania takie troszeczkę niekonwencjonalne, a to o to chodzi, żeby gastronomia się rozwijała, bo gastronomia to jest kreatywność. W tym samym czasie odbyły się eliminacje do kolejnej edycji autorskiego konkursu Roberta Sowy Kulinarny Talent, który odbywa się podczas targów Eurogastro w Warszawie. Jest to prestiżowy konkurs, który pozwala odkryć wybitne zdolności wśród rozpoczynających życie zawodowe
zawodowe kucharzy do 23 roku życia. Z Regionalnej Szkoły Turystycznej zaproszenie otrzymał najlepszy uczeń wyłoniony przez nauczycieli. Uczeń Dominik Prędki z trzeciej klasy, technik żywienia i usług gastronomicznych. Podczas marcowych targów Eurogastro będzie reprezentował naszą szkołę. Wielokrotnie dał się nam poznać jako uczeń z pasją przede wszystkim. Wszędzie jest postrzegany jako osoba bardzo pozytywna. Był na stażu w Islandii, gdzie też wyjeżdżają uczniowie, którzy w jakiś sposób zasłużyli się na to, że można ich tam wysłać. Także nie wstydzimy się wysłać Dominika i myślę, że będzie godnie naszą szkołę reprezentował. Konkurs bardzo prestiżowy i uważam, że jest to niesamowite wyróżnienie na tle uczniów naszej szkoły. Możliwość, jaką dają takie warsztaty, to jest coś, czego ludzie bardzo często nie doceniają po prostu. Prawda, praca na składnikach, które często są ciężko osiągalne lub po prostu niedoceniane, otwierają nową perspektywę. Na zakończenie warsztatów uczniowie otrzymali certyfikaty uczestnictwa oraz książki kulinarne autorstwa Roberta Sowy.